Rozmowa Polskiego Radia 24. I 24, i 24, i 24 minuty pozostały do godziny 18. Witam Państwa, witam naszego gościa, profesor Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dzień dobry, panie profesorze, dzień dobry Państwu. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Miło pana profesora widzieć. Warszawski Sąd Okręgowy wstrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie Polska Press przez PKN Orlen. O tym poinformowało dziś Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. No to ludzie zatrudnieni w Polska Press za chwileczkę będą mogli mówić, że są niezależnymi dziennikarzami, bo pozostaną bez pracy i bez wynagrodzenia. Usłyszałem przed chwilą o tym wyroku sądu. Nie mam jeszcze żadnych informacji. Nie zapoznałem się z uzasadnieniem. No to doprecyzujmy, to jeszcze nie jest wyrok sądu, to jest na razie decyzja, bo wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł. Na razie jest wstrzymane. Czyli trudno to komentować. Nie mam tutaj żadnych danych. Ogólnie rzecz biorąc, mam tendencję, żeby nie komentować wyroków sądu, bo od tego jest trójpodział władzy, że ja uczestniczę w władzy ustawodawczej, a pan premier Morawiecki we władzy wykonawczej. Chociaż też i ustawodawczej, bo jest posłem. No to też jest prawda. No, w niektórych krajach, na przykład jak w Wielkiej Brytanii, nie można być w ogóle we władzy wykonawczej, jak się nie jest członkiem parlamentu. U nas to jest trochę inaczej ustawione, ale w każdym razie nie jest rzeczą właściwą, żeby posłowie czy politycy komentowali wyroki sądów powszechnych. Panie profesorze... Zwłaszcza jak nie ma jeszcze wyroku, jak sam... Zgadza się. Ja się podpisuję pod tym, co pan profesor mówi, jako osoba, która również się bacznie przygląda temu, co dzieje się na naszej scenie ustawodawczo-wykonawczo-sądowniczej. I powiem szczerze, że chciałbym bardzo, żeby wszyscy tej zasadzie hołdowali, a nie tylko jeden, jedyny Władysław Teofil Bartoszewski. Wtedy sprawa byłaby zdecydowanie łatwiejsza. Nie byłoby takiego na wyrost mówienia, że sąd jest albo pisowski, albo jest antypisowski. Sprawa byłaby prostsza wtedy, rzeczywiście. No, faktem jest, no, ja często porównuję nasz ustrój do ustroju angielskiego, który oczywiście, jeśli chodzi o prawodawstwo, jest zupełnie inny. Ale tam jest taka zasada, że na przykład sędziowie się nie spotykają z politykami poza sytuacjami służbowymi i w związku z tym nie ma tam takiego porozumienia towarzysko-elitarnego, że wy nam to, a my może wam tam to. No, i u tak nas dalej. To troszeczkę inaczej wygląda, o czym pan profesor doskonale wie. No ale to nie jest właściwe. Jednak tam w Anglii to jest w ogóle sprawa śmieszna, dlatego że dzieci sędziów głównie się zawierają małżeństwa z innymi dziećmi sędziów, innych sędziów. No taka kastowość, używając polskiego określenia. Akurat tam to można mówić o kaście. No tak, no a u nas to niektórzy sobie tylko uzurpują, że są nadzwyczajną kastą ludzi. No to tego ja nie popieram. No, ale takie słowa padają właśnie z ust przedstawicieli tejżeż grupy zawodowej. To jest bardzo nierozsądne. Panie profesorze, troszeczkę uprzedził pan moje pytania, bo powiem szczerze, ja też mam ten dysonans taki, jeśli chodzi o decyzję dzisiejszą. I tak, ani ona nie interesuje pana jako obywatela, ani mnie jako obywatela. No, sąd podjął decyzję, że wypuścił Sławomira Nowaka z aresztu. Miał do tego prawo? Miał. Środek zapobiegawczy w postaci wpłacenia kaucji orzekł, uprawdopodobnił, a właściwie stwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo zarzucanych czynów. To też sąd powiedział. W związku z powyższym sprawa wydawać by się mogła prosta, gdyby nie to, że w ubiegłą sobotę pewien polityk był uprzejmy udzielić wywiadu, który został różnie opacznie, być może zrozumiany, z którego wynikało, że mamy do czynienia z więźniem politycznym. No, ja nie odpowiadam za słowa byłego premiera Rzeczpospolitej Polski, który był zaprzyjaźniony z byłym ministrem przez wiele lat, no więc ma prawo uważać, co uważa. Natomiast jest dla zasady, ja uważam, że utrzymywanie takiego środka jak zatrzymanie tymczasowe i przedłużanie tego środka bez końca jest niewłaściwe. To powinien być ostateczny środek stosowany w stosunku do podejrzanych, a nie pierwszy, dlatego że u nas sądy, niezależnie od tego, czy one są, jak pan redaktor mówi, pisowskie, czy platformerskie, czy jakiekolwiek inne,
a powinny być niezależne. Z zasady, jeśli prokuratura wnosi o to, żeby zastosować areszt tymczasowy, to się na to zgadzają, nie bardzo się przyglądają. Ale nie w przypadku każdego. Sprawy. Nie w przypadku każdego, panie profesorze. Nie, ale bardzo, ale w większości. I to jest niewłaściwe. No też akurat nie w przypadku większości, bo jeżeli ktoś jest prominentnym politykiem albo ma dobre nazwisko, to wtedy tego aresztu tymczasowego nie stosują. No to różnie bywa, ale akurat pan Nowak był znanym politykiem i jest ogólnie znany w kraju. W związku z tym to mu nic absolutnie nie pomogło. Ja nie nawiązywałem akurat do Sławomira Nowaka. Miałem co niektórych innych na myśli, ale skoro pan profesor wraca do tematu, to ja chętnie go podejmę. No, ale ogólnie rzecz biorąc, ja myślę, że jeśli sobie dobrze kojarzę, to pan Sławomir Nowak był już w areszcie śledczym od 9 miesięcy. 9 miesięcy to powinno być wystarczająco dużo dla prokuratury, żeby zebrała właściwe dowody na to, żeby przedstawić akt oskarżenia. No, ja nie chcę tu porównywać, bo to jest nieporównywalne, ale pani Wolińska trzymała mojego ojca 18 miesięcy, na co 3 miesiące podpisując właściwy papier, co było oczywiście działalnością Dziś Sławomir Nowak, z całym szacunkiem dla świętej pamięci ojca, dziś Sławomir Nowak, opuszczając areszt tymczasowy na Białołęce, był uprzejmy, by porównywać się do Bronisława Komorowskiego. No, nie bardzo wiem, w jakim charakterze akurat pan no, jeden więźniem Komorowski politycznym, drugi więźniem politycznym, wie no, pan, nie, może to no, jest ta analogia. No nie, no wie pan, to są więźniowie polityczni, owszem, byli za czasów PRL-u i to całkiem dużo. I to do praktycznie ostatnich chwil tego ponurego reżimu. Natomiast po 89 roku to trudno jednak mówić, żeby w Polsce byli więźniowie polityczni. Więc ja bym tego tak, no, nie żyjemy na Białorusi naprawdę i to są porównania niewłaściwe. Trzymanie pana na przykład Czumy za komuny to nie jest trzymanie pana Nowaka za trzeciej RP. Panie pośle, ja przepraszam, ale muszę pana o to zapytać, ale w kontekście też tego, co się dzieje, ja mam pełną świadomość tego, że areszt tymczasowy jest przez polskie sądy nadwykorzystywany. I to rzeczywiście pan profesor słusznie zauważył. Nie jest to przypadek odosobniony. Mam też świadomość tego, że wiele spraw trafiających do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to są właśnie skargi zażalenia na stosowanie aresztu tymczasowego i Polska te procesy niestety przegrywa. W związku z powyższym później płacimy my wszyscy odszkodowania. Natomiast zastanawiam się, ile trzeba mieć, znaczy inaczej, no pan się określił, pan powiedział, że to nie jest więzień polityczny. W związku z powyższym, jak do tego tematu podchodzić? No, są przygotowywane jakieś zarzuty, są jakieś podejrzenia i prokuratura ma obowiązek, powiedziałbym psi obowiązek, żeby to zrobić i to szybko. Jednymi z powodów, dla których nasi rodacy idą do Strasburga na skargi, jest to, że proces przygotowywania spraw sądowych i następnie sądzenia ich trwa latami, a sąd powinien być w stanie to zrobić szybko. To samo zresztą prokuratura. I w związku z tym no jest pan Nowak jest osobą podejrzaną, jest rzeczą prokuratury, żeby to podejrzenia przekuć w oskarżenie, jest rzeczą niezawisłego sądu, żeby osądzić, czy te zarzuty są słuszne, czy nie. No więc trudno mi tutaj inaczej to komentować. No, ja pan, to ja w takim razie pana inaczej, żeby to nie zabrzmiało, że ja próbuję pana brać pod szpic albo wymóc na panu coś, co koniecznie chcę usłyszeć. Nie, właśnie w żaden sposób nie, tylko tak po ludzku się pana pytam. Mamy do czynienia z dwoma senatorami, którzy, no jeden z nich akurat też był wobec niego zastosowany areszt tymczasowy. Trochę posiedział, wypuszczono go, dalej jest senatorem. No i co dalej? Kto komu robi na złość? Czy prokuratura robi na złość sądowi? Czy sąd robi na złość prokuraturze? Co w tej całej układance nie działa, panie profesorze? No ogólnie rzecz, nasz wymiar sprawiedliwości nie działa w sposób właściwy. To jest zupełnie oczywiste i dla wszystkich po rozmaitych stronach politycznych, w rozmaitych partiach politycznych. Natomiast jest rzeczą również oczywistą, że od sądzenia jest sąd, a nie prokuratura, a prokuratura jest od tego, żeby przygotować oskarżenie. Natomiast jeżeli prokuratura, a mamy takie niestety ostatnie przypadki, że prokuratura
oskarża sąd, że robi rzeczy niewłaściwe, niesłuszne, że się myli i tak dalej, to jest niepoważne, bo to sędzia stoi nad prokuratorem, a nie odwrotnie. No, to nie jesteśmy w czasach prokuratora Wyszyńskiego. No, przepraszam bardzo, no to jednak nie porównujmy. Ale cały system nie działa w sposób właściwy. No, to jest oczywiste. No i tutaj pewnie też pan profesor podpisałby się pod tym, pod czym wszyscy z nas by się podpisali, że polski wymiar sprawiedliwości należy zreformować. Tylko teraz banalne pytanie, nawet wręcz trywialne. Ale jak? Jak to zrobić? To tak się składa, że ja razem z moimi kolegami w projekcie Konsens, który jest to projekt bardzo szeroko pojęty, bo są tam ludzie bardzo z lewej strony i bardzo z prawej strony. W Fundacji Konsens, której jestem współzałożycielem, dwóch współzałożycieli zakładało również Porozumienie Centrum. Więc nie można powiedzieć, że jesteśmy organizacją lewacką, ale, nie, ale z całą pewnością my w tej chwili przygotowujemy dokument, który będzie podstawą do wyjścia do dyskusji. I ten dokument był omawiany zarówno z politykami i byłymi politykami, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, jak również politykami, którzy kiedyś byli w SLD. No więc również z pewnymi ekspertami, znanymi sędziami i profesorami prawa. I ten dokument wkrótce ujrzy światło dzienne. Jesteśmy i tam sugerujemy konkretne propozycje naprawienia tego systemu w sposób nie, żeby wszystko wyciąć do zera, tylko jak można stosunkowo, łatwo to może jest przesada, ale w każdym razie w sposób taki, że jest to realnie do zrobienia i może mieć poparcie rozmaitych stron. Panie profesorze, obawiam się, że nie wymienił pan jednego środowiska, od którego to wszystko zależy, tego środowiska najważniejszego. To znaczy? No, samych zainteresowanych, bo jeżeli sami zainteresowani powiedzą nie, nam to jest nie na rękę, nie pasuje, no to skończy pan podobnie jak Ziobro ze swoimi reformami. Musi być akceptacja społeczna i musi być akceptacja środowiska prawniczego, szeroko pojętego. Ale akurat w to, co my w tej chwili przygotowujemy, było konsultowane z bardzo znanymi prawnikami, których pan by redaktor określił niewątpliwie jako prawników opozycji. Panie profesorze, ja przepraszam. Pan redaktor nie robi gradacji na prawników opozycji, nie na opozycji. Bo to wie pan, w zależności od tego, czy patrzę na Sejm, czy na Senat, dostaje kociokwiku, kto jest rządzącym, a kto jest w opozycji. To jest prawda. Ma pan rację. Natomiast po prostu tutaj istnieje zrozumienie po rozmaitych stronach tego, że należy... Ja z całym szacunkiem, ja naprawdę wierzę w ten dokument, wierzę w pana profesora, wierzę w ludzi, którzy go przygotowują, podobnie jak wiarę pokładałem i pokładam w pani sędzi Barbarze Piwni, która była i ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym i w dalszym ciągu jest sędzią. I kiedy zostawała ministrem sprawiedliwości, wszyscy sędziowie, właściwie koledzy, koleżanki, bili jej brawo, klaskali, o jak fajnie, nasza koleżanka będzie ministrem sprawiedliwości, będzie super. Kiedy tylko Barbara Piwnik chciała wprowadzać te zmiany, tak? To co się okazało? Że nie ma na to zgody. Że nie ma zgody, tak, ale w tej chwili jesteśmy w innej sytuacji, dlatego że te zmiany, które zachodzą od 5,5 roku, niczego nie poprawiły. Jest tego pełna świadomość w środowisku polityków Prawa i Sprawiedliwości, z którymi rozmawiamy, że to nie jest, nie stanowi wyjścia z sytuacji. Wręcz przeciwnie, to tylko pogorszyło sytuację. Ale w związku z tym pogorszeniem odwrotna strona tego medalu jest taka, że ludzie z zawodów prawniczych, w tym sędziowie, widzą, że to tak dalej trwać nie może, ale nie ma powrotu do systemu sprzed 2015 roku. To postawmy kropkę. Panie profesorze, umawiam się z panem, jeżeli mogę już zawczasu, na dłuższą rozmowę na temat tego projektu, bo słyszę, że on jest niezwykle ciekawy, konstruktywny. Władysław Teofil Bartoszewski, bardzo dziękuję za dziś. Dziękuję państwu. Do usłyszenia.